gimnazjum pieśni. Pinczasty kulkus, akwabice, cyklis, dwa kierunki naraz róż. Nauki nigdy twe nie pójdą w las, bo skoro gimnazjum żyje w nas. Hej, hej, skoro gimnazjum. Witajcie z tej strony Skorpion. Przed Wami kolejny odcinek z serii Karciane Studium Hearthstone. I zaczniemy omawiać od karty dwuklasowej, legendarnej, za 5 many, 2 ataku, 1 życia. Yandy Sparrow, okrzyk bojowy, przyzwij dwuklasowych stronników w koście 5. Potajemnie wybierz, który zginie po otrzymaniu obrażeń. Karta jak dla mnie jest dosyć dziwna. Raczej wcześniej nie zostały tego typu stworzone karty, bynajmniej ja sobie nie przypominam. Karta nie jest najlepsza, według mnie. Owszem, za 5 many przyzywamy sobie dwóch stronników w koście 5, tak? Fajnie. Tylko, że my potem wybieramy potajemnie, który zginie po otrzymaniu obrażeń. Tu jest problem, bo może zginąć ten lepszy minion, a może zginąć ten gorszy, tak? Tym bardziej przeciwnika stawiamy w lekkie zakłopotanie, bo dostajemy tych dwóch minionów, no i teraz przeciwnik musi wybrać. Oczywiście on nie wie, który zostanie na stole, a który zginie. Jak dla mnie karta średnio grywalna, średnio się będzie pojawiać i na rankedach ode mnie ta karta otrzymuje ocenę 3 z plusem, a na arenie dostaje 4. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. I jest to karta za 1 many, 1 ataku, 1 życia, neutralna, zwykły common, ożywiona miotła. Zryw, okrzyk bojowy, daj twoim pozostałym stronnikom zryw. Jak dla mnie karta dość dobra, kosztuje tylko 1 many. Po drugie, daje wszystkim naszym minionom zryw. Sama też posiada zryw. I tym bardziej, że jest kartą neutralną, więc możemy ją praktycznie do każdego deku włożyć. Jak dla mnie karta jest grywalna, będzie się pojawiać i ode mnie na rankedach ta karcioszka otrzymuje ocenę 4, a na arenie dostaje 4 z plusem. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. Jest to karta za 6 many, 5 ataku, 7 życia. Karta neutralna, zwykły common, przemądrzały maturzysta. Prowokacja. Agonia, dodaj ducha 5-7 z prowokacją do twojej ręki. Karta jak dla mnie jest dość dobra. Co prawda kosztuje 6 many, ale mamy gościa z prowokacją, całkiem w miarę niezłą przeżywalnością, bo posiada 7 życia. I jeszcze w dodatku na agonii przyzywamy ducha 5-7 z prowokacją do twojej ręki. No i tutaj jest mały minus. Nie leci on od razu na stół, tylko do naszej ręki. Mimo wszystko karta nadaje się do deków, na przykład z questem u wojownika. Oczywiście mam na myśli tego starszego questa, albo po prostu wkładamy tą kartę do jakiegoś deku, gdzie nie mamy co włożyć, a trzeba, więc wkładamy ewentualnie to. Karta jak dla mnie w miarę jest grywalna, będzie się pojawiać, ale nie za często i ode mnie na rankedach otrzymuje ta karcioszka ocenę 4 z minusem, a na arenie dostaje 5 z minusem. Przechodzimy teraz do kolejnej karty. Jest to karta za 1 many, 1 ataku, 1 życia. Karta neutralna, zwykły common, przewodnik wycieczki. Okrzyk bojowy. Twoja następna moc specjalna kosztuje 0. Jak dla mnie karta bardzo dobra. Po pierwsze, ta karta wchodząc coś robi. I to jest ważne. Tym bardziej, że nasza następna moc specjalna kosztuje 0. Nie musimy tracić na nią many. A możemy wykorzystać tą manę na coś innego. Podobna karta już była wcześniej i była grana, i to nawet w miarę często, i z tą kartą będzie podobnie. Ta karta jest grywalna, będzie się pojawiać i ode mnie na rankedach ta karcioszka otrzymuje ocenę 4 z plusem, a na arenie dostaje 4 z minusem. Zobaczmy, jaką kartę następną omówię. Jest to karta zatrzymany, dwuklasowa, rar, przymus. Zniszcz rannego stronnika. Kombinacja zniszcz dowolnego stronnika. Jak dla mnie jest to jedna z fajniejszych i nawet powiem lepszych kart też tego dodatku. Po pierwsze, karta kosztuje 3 many
i za to niszczymy sobie rannego stronnika. Co prawda, musimy zrobić najpierw tak, żeby zranić danego miniona i wtedy niszczymy, albo robimy kombinację i niszczymy dowolnego stronnika, jakiego chcemy. Dlatego ta karta jest grywalna, będzie się pojawiać i ode mnie na rękę tego otrzymuje tę karcioszkę ocenę 5 z minusem, a na arenie dostaje 4 z plusem. Przejdźmy teraz do omówienia kolejnej karty. Jest to karta zatrzymane, 2 ataku, 4 życia. Karta neutralna, rare, szata ochrony. Twoi stronnicy mają opis, nie może zostać wybrany jako cel zaklęć lub mocy specjalnych. Karta całkiem spoko, bo kosztuje tylko 3 many, a ma 2 ataku, co prawda ten atak tutaj to jest mało ważny, ale za to posiada 4 życia, więc ma jakąś tam możliwość przeżyć. Ale najważniejsza tutaj jest ta zdolność. Dzięki tej karcie nasze inne miniony są, że tak powiem, chronione. Nie mogą zostać trafieni ani przez jakieś zaklęcia, ani moce specjalne. No, co może je tyknąć, to najprawdopodobniej i najczęściej jakieś czary obszarowe. I jak dla mnie, ta karta w miarę jest grywalna, też będzie się pojawiać, może trochę utrudniać życie i uprzykrzać. I dlatego na rankedach ode mnie tę karcioszkę otrzymuje ocenę 4 z minusem, a na arenie dostaje 4. Przechodzimy teraz do kolejnej karty. Jest to karta za 5 many, 4 ataku, 6 życia. Jest to karta neutralna, common i bestia. Zadaje również obrażenia stronnikom znajdującym się obok celu ataku. Po pierwsze, jest to bestia, więc ma synergię z bestiami. Po drugie, przeżywalność ma całkiem spoko, bo ma aż 6 życia. Koszt tej karty w porównaniu do statystyk jest ok. I jak dla mnie, karta w miarę jest grywalna. Będzie się pojawiać, może nie za często, ale jednak. I ode mnie na rękę tak ta karcioszka otrzymuje ocenę 4 z plusem, a na arenie dostaje 5 z minusem. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. Jest to karta za 1 manę, dwuklasowa, zwykły common, wstęp do nauk pierwotnych. Odkryj stronnika z obrażeniami zaklęć. Następny stronnik z obrażeniami zaklęć kosztuje Cię 1 mniej. Według mnie ta karta jest dość dobra. Po pierwsze, odkrywamy sobie stronnika z obrażeniami zaklęć. Potem następny stronnik z obrażeniami właśnie zaklęć kosztuje nas 1 mniej. Bardzo dużo stronników z obrażeniami zaklęć ma szaman. Tam najprawdopodobniej najczęściej ta karta będzie grana. Trochę mniej u maga, bo mag ma tego typu minionów mniej. Karta według mnie jest grywalna, będzie się pojawiać i ode mnie na rankedach otrzymuje ta karcioszka ocenę 4 z plusem, a na arenie dostaje 4 z minusem. Przechodzimy teraz do kolejnej karty. Jest to karta zatrzymany, 3 ataku, 4 życia, karta neutralna, epic, jest to bestia, wyedukowany elek. Za każdym razem, gdy rzucone zostanie zaklęcie, ten stronnik je zapamięta. Agonia, wtasuj te zaklęcia do twojej talii. I jak dla mnie ta karta jest dość dobra. Po pierwsze, kosztuje tylko 3 many w porównaniu do statystyk, a statystyki ma świetne. Dalej, jest bestią, więc ma synergię z bestiami. Po trzecie, ta zdolność moim zdaniem jest po prostu świetna. Im więcej czarów użyjemy, czy zaklęć, jak to woli, po prostu je zapamiętuje i na agonii wtasowujemy je sobie z powrotem do naszej talii. Bomba. Karta jest jak najbardziej grywalna, będzie się pojawiać. Podejrzewam, że dosyć często. I jak dla mnie, ta karcioszka na rankedach otrzymuje ocenę 5 z minusem, a na arenie dostaje 4 z plusem. Kolejną kartą, którą omówię, jest karta za 2 many, 2 ataku, 2 życia. Jest to karta neutralna, zwykły common, wytwórczyni różdżek. Okrzyk bojowy. Dodaj do twojej ręki zaklęcie z twojej klasy o koście 1. Karcioszka całkiem spoko, na wejściu coś robi, a takie karty są w miarę cenne w Hearthstone'ie.
dodajemy sobie do naszej ręki zaklęcie z naszej klasy kości 1. Tych zaklęć troszkę jest, ale nie wszystkie co prawda są dobre. Część jest ok, część jest słabsza, ale zawsze możemy dopasować sobie kartę na przykład do danej sytuacji albo taką, którą potrzebujemy już teraz natychmiast. Karta jak dla mnie jest grywalna, będzie się pojawiać i w moim odczuciu na rękedach otrzymuje ode mnie ta karciuszka ocenę 4 z mocnym minusem, a na arenie dostaje 3 z plusem. Następną kartą, którą omówię, jest karta dwuklasowa za 2 many, 0 ataku, 3 życia. Jest to rar, zaklęty totem i jest totemem. Na koniec twojej tury rzuć losowe zaklęcie kosztujące 3 lub mniej. Oczywiście trochę totemów mamy, najczęściej one są u szamana. Czy ta karta jest naprawdę taka fajna, jak się wydaje? No niekoniecznie. A to zapytacie dlaczego? A to dlatego, że rzucamy losowe zaklęcie kosztujące 3 lub mniej. Z jednej strony może nam coś faktycznie wypaść fajnego, co nam coś to da, a z drugiej strony może nawet nam zaszkodzić. A to już wtedy nie jest takie fajne. Dlatego w moim odczuciu ta karta jest średnia. Będzie się pojawiać, ale raczej rzadziej. Średnio jest grywalna i w moim odczuciu na rankedach ta karcioszka zasługuje na ocenę 3 z plusem, a na arenie dostaje 3 z minusem. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. Jest to karta za 2 many, 1 ataku, 3 życia. Jest to karta neutralna, rar. Zapalona czytelniczka. Na koniec twojej tury dobieraj karty tak długo, aż będziesz mieć ich 3. Jak dla mnie to jest bardzo dobra karta. Jedna z lepszych w tym dodatku. I karta idealnie nadaje się do deków agro. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej w dekach agro szybko wysypujemy się z kart. A dzięki tej karcie będziemy mieli możliwość ciągłego dobierania kart. I to nie jednej, nie dwóch, a 3. Karta jak dla mnie jest grywalna, będzie się pojawiać i ode mnie na rękedach otrzymuje ta karcioszka ocenę 5 z minusem, a na arenie dostaje 5. Przechodzimy teraz do następnej karty. Jest to karta za 8 many, 8 ataku, 8 życia. Karta neutralna, zwykły common, zarażony protosmokowiec i jest smokiem. Po pierwsze, jest smokiem, czyli ma synergię ze smokami. Po drugie, ma agonię, czyli przyzywamy sobie losowego stronnika o kości 7. Całkiem nieźle. Natomiast minusem jest według mnie troszkę jej koszt, bo jakby kosztowała 7 many, to już by było ok. Kolejny minus i plus to jest właśnie ta agonia, że dopiero na agonii przyzywamy losowego stronnika o kości 7. Następny minusik to jest, że przyzywamy sobie stronnika owszem, ale losowego. Czyli może być tak, że da nam jakiegoś fajnego, albo średniego, albo superowego, albo przeciętnego. Tutaj nie wiadomo. Jeszcze bym podpiął minus i plus jednocześnie to, że ta karta ma 8 życia. Z jednej strony super, bo ma mocną przeżywalność, ale z drugiej strony, jeśli ona ma 8 życia, to też częściowo chcielibyśmy się tej karty pozbyć poniekąd, żeby weszła nam agonia. Ale nie zawsze tak się nam uda. Co więcej, ta karta, jeśli dostanę wyciszenie, to jest w tym momencie bezużyteczna. I tracimy tylko 8 many i mamy kartę 8 na 8. Z jednej strony karta jest spoko, z drugiej strony średnia. I jak dla mnie, w miarę może być grywalna, ale też niekoniecznie. To zależy od sytuacji, to zależy od tego, jakie będą grały deki. Co prawda, możemy śmiało włożyć tą kartę do deków na smokach, bo tam na pewno ta karta będzie miała swoje zastosowanie. Będzie się pojawiać, ale podejrzewam, że nie za często. I ode mnie na rankedach ta karcioszka otrzymuje ocenę 4 z mocnym minusem, a na arenie dostaje 5 minus. Przejdźmy teraz do następnej karty. Jest to karta za 0 many, 1 ataku, 1 życia. Karta neutralna,
zwykły komon, ławkowy chochlik i jest demonem. Skoro jest demonem, to ma synergię z demonami, to po pierwsze, czyli jest plus, po drugie, kosztuje 0 many, czyli nic, a to jest świetne. Co prawda ma jeden ataku, jeden życie, więc ginie od wszystkiego, ale to nieważne, bo karta jest neutralna, więc można ją włożyć gdzie się chce, do jakiegokolwiek deku. Po drugie, kosztuje 0 many. Jestem pewien na 100%, że ta karta będzie grała u Warlocka, czyli Czarnoksiężnika, bardzo często. Tam będzie wkładana, w szczególności na dekach tak zwanych Zoolog, gdzie gra ten archetyp deku praktycznie od początku, jak został stworzony Zoolog. I tam ta karta idealnie się nadaje. I tam ją będziemy bardzo często widywać, lub po prostu w agro dekach. Dlatego w moim odczuciu ta karta będzie się pojawiać, jest jak najbardziej grywalna, będziemy ją często widywać i ode mnie na rękę dach otrzymuje tę karcioszkę ocenę 5 z minusem, a na arenie dostaje 3 plus. Kolejną kartą, którą omówię, jest karta za 4 many, 4 ataku, 3 życia, karta neutralna, zwykły komon, łuskowaty lotnik. Ma zryw, agonia, dodaj ducha 4-3 ze zrywem do twojej ręki i jest murlokiem. Czyli tak, jest murlokiem, więc ma synergię z murlokami. Po drugie, koszt tej karty jest całkiem spoko w porównaniu do statystyk tej karty. Po trzecie, karta nadaje się idealnie, jeśli nie przede wszystkim do deków na murlokach i tam najczęściej będziemy ją widywać. Ma zryw, więc od razu atakuje i może coś zabić albo zranić. I jeszcze na agonii dodaje nam ducha 4-3 z zrywem do naszej ręki. W jednej karcie mamy 2 miniony. I jak dla mnie ta karta jest grywalna, będzie się pojawiać w szczególności na dekach, na murlokach. Tam będziemy ją widywać. I ode mnie na rękę dach ta karcioszka otrzymuje ocenę 4 z plusem, a na arenie dostaje taką samą ocenę. I zostały omówione wszystkie karty z tego dodatku, czyli Holomancium. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć!